Nie myślę, że pani mnie o coś zapyta? No tak, właśnie jak pan komentuje wyniki głosowania nad przyjęciem traktatu. No generalnie to jest uczucie ulgi, że Polska znalazła się pod koniec pierwszej dziesiątki państw, które ratyfikowały ten traktat po bardzo takim turbulentnym okresie ostatnich 3 tygodni. No szkoda, że to, co się działo w minionym czasie, trochę bardzo podgrzało atmosferę wewnętrzną i zrobiło niedobrą opinię Polsce w Unii Europejskiej i trochę generalnie na arenie międzynarodowej. Ja uważam, że to jest bardzo dobra generalnie decyzja, ponieważ dzięki temu Unia będzie mogła być bardziej demokratyczna, również Sejm i Senat będą odgrywały znacznie większą rolę niż poprzednio. Unia będzie bardziej efektywna, będzie mogła stawić czoła i wyzwaniom globalnym i pewnej konkurencji, która płynie ze strony takich największych ośrodków innych, jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja. I wreszcie będzie możliwe, bo do tej pory byłoby niemożliwe, gdyby ten traktat nie wszedł w życie, bo wyrażam przekonanie, że wyjdzie w życie 1 stycznia przyszłego roku po ratyfikacji do końca, rozszerzanie Unii na Chorwację, w perspektywie na Ukrainę, a może na Turcję. Żałuję tylko, że to zostało, rozumiem, że taka jest scena kompromisu, poprzedzono uchwałą, do której w istocie włączono pierwotny projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości, który no, ujawnia najbardziej skryte obawy, jeżeli chodzi o członkostwo w Unii i utrudnia możliwość pełnego przystąpienia Polski do Karty Praw Podstawowych. Lewica głosowała przeciwko tej uchwale jak jeden mąż. Dziękuję.